Słuchajcie, samice węży mają łechtaczki i dowiedzieliśmy się o tym dopiero w tym roku. O narządach rozrodczych samców węży wiemy sporo od bardzo dawna. Oto półprącie, parzysty organ służący wężom i jaszczurkom do kopulacji. Po wprowadzeniu w drogi rodne samicy zakotwicza się tam za pomocą kolców. Ale dopiero w tym roku dowiedzieliśmy się, że to jest łechtaczka u samicy węża. A właściwie dwie łechtaczki, bo wężyce chyba lubią dobrą zabawę. Pozostanie tajemnicą, jak badacze przeoczyli te organy przez dziesiątki lat badania węży, ale odpowiedź, dlaczego tak się stało, prawdopodobnie ma coś wspólnego z faktem, że wciąż nie mamy męskiej pigułki antykoncepcyjnej. Naukowcy wskazują, że wężowe łechtaczki mogą mieć podobną funkcję jak u ssaków. Jej stymulacja jest sygnałem do rozluźnienia mięśni narządów rozrodczych i produkcji nawilżającego śluzu. Obserwujcie po więcej.